strefa i taka iminencja szeregu kardynalstwa w Polsce, w polityce, właśnie że w zarządzie polskim, narasta i nabiera w sobie archaiczność podobną w drugiej Rzeczypospolitej, która doprowadziła do 1939 roku. I ta, to całe kardynalstwo II Pospolitej uciekło do Londynu, gdy ten sam Londyn, sam Churchill wyrażał się o Polsce nie bardzo słusznie. Bo był, sami widzieli, szokowany były behawioryzmem na prymitywnym poziomie zachowania Polski II Rzeczypospolitej, klubowanie jak z Sowietami, tak i z Hitlerem, co doprowadziło, wszyscy wiemy do czego. Wiadomo, że i Słowianie, i Polacy, Ukraińcy, i reszta, no nie mogą bez pasterza, nie mogą bez wielkiego pionu rozporządzać się i samozorganizowywać się. Grzech, przyroda grzecha, przyroda paternalizmu, przyroda tego grzechu ciągnie w dół. Mówię ja właśnie, że o dymisji szefa MON Antonia Macierewicza, o odwołaniu jego. I gdy sugerować, knuć, a co to było, kto czymus z innym przeplątał się i podzielili to wszystko, domówili się, polityczny handel zrobili, to no, komu to interesne? Mnie to nie interesne. Duda z Kaczyńskim przez co? Przez Dudynę, że on młody i wygląda przed Macierewiczem, no nie bardzo jak to tak, poważnie, lub jeszcze coś, lub to wymiana innego charakteru, to już nie ważne. Sens tym, żeby zostawić tak tą szarą iminencję i żeby nie było takich swobodnych radykałów propolskich, żeby nie było immunnego systemu propolskiego, który by przez ból, jak w organizmie w ludzkim, mówił, że kurde, coś tam nie tak, coś tam w tych organach nie gra, trzeba po innemu, już takich nie będzie. Będą tylko ci tam minister Błaszczak, Waszykowski jak minister, taki jako na polowanie. Przynieś mi rękawice. Pobiegł za rękawicą. Właśnie, że porównanie to nie tylko ze szlachtą, która zostawiła Polskę gdzieś i ludzi tych Polaków, kultury i reszta mowy, i lub drugie Rzeczypospolitą. Mówimy już o teraźniejszej Polsce, a historia pamięta się tylko dla patosu, tylko dla szarowarszyny. Patosne w szkołach, tam dzieci, już dorosłe dzieci, po 90-70 lat, też dzieci z takim mózgiem niedorozwiniętym, nie samokrytycznym właśnie, że. I taka, no, jeszcze dlaczego powinna być taki pion szara iminencji? Dlatego, żeby Putinu lub Niemcom lub Eurosojuszu było z kim jedynym zarządcem w Polsce domawiać się, żeby ten zarządca nie mógł powiedzieć, że kurde, no ja tutaj nie jestem naczelnikiem nad wszystkimi. A kto wtedy naczelnik? Dawajcie naczelnika, tak, kto u was brygadier? Ja jestem, tak, co powiem, wszyscy to zrobią. Ale już zarządcy jako piona całej Polski może być nastąpić nieprawidłowa decyzja. Może on pójść inną drogą. Przez złego szatana w serce, przez kłamstwo, przez pogardę, przez tysiące przyczyn, bo diabeł są mocniej człowieka. I przez pogardę, przez grzech, kłamstwo, to co nieudowodniono, przez pogardę gardzenia Ukraińcami, i etc. U człowieka następuje co? Pomyłki.
помилки, устерки в мозгу. А тот человек зажжется главной эминенцией в Польше и проведет всюду, где хочет. И не ма и не будет тих свободных пропольских, как Антоні Мачаревич, радикалов мудрых, которые могли бы сказать вказовки, что «Бачьте, курды, треба повинемо». Бо, ну, курды, ну, он, Антоні Мачаревич, не сон близкий, не сон близким родинам Кремля, Леху Качинським. Але он поділ, он, як воно, німб над Польськом, чвентий, зачав подносить тон справи смоленського забуйства путиновського, 96 польських патріотів. Он то зачав, бо через його зауфання, через його персфазію. Люди хоч як-то так бояться, чи такі лухи. Така біомаса зачала щось там кояжить в голові, але через свій страх, через своє радянське істоти, вони так і позаставили, що приїхав так, пішли, конференція, бла-бла-бла, о, так, лайк, так, і ніц, бо вони ніц не можуть істоче своє зробити. Що вони зроблять? Підемо на війни на Путіна. Ну так, і вже пішли на війни на Путіна, а там прокуратор незалежний шарем джол і всаджил там їх, всаджил. А с иной стороны военноровцы бегаем, жуцаем брук и тем самым додаем слупки попарча, той самый пиловцам. Полякам треба так самим децидовать о лёще, о лёсах своего края. Але цо они сами потрафим. В Польсе цо ресурсом есть, бронь нуклеарна, милитария атака же аж, о, не дай бог. А зараз тільки піон, служонці, без тих вольних радикалів пропольських, імунного систему, ну, який рештом останній магікан, останній спартанець, останній богатир Крут, Антоні Мачаревич був, який мугл своїм авторитетом, своєю персфазією впливач на шаром імененці. Зараз, ну, Дуда зостав чим. І Ярослав Качинський. Зобачимо, що далі бенджі. Але я дуже невдячен Польсі за такі стосунки, за такі relationships до своїх богатирів народових, національних, як Антоні Мачаревич. І я мовлю то не для того, щоб зміцнити паскудне лівацтво в Польсі, а наоборот, щоб його відпенджити. Але відпенджити від чогось вартощового. Вартощового в сенсі справедливості, духовності і некламливості. Щоб та матерія краю не була багатим, але жирйонцем, пихатим суком.